Leo, to nasz pierwszy poranek w Egipcie. Poszliśmy nad morze i już trochę próbowaliśmy, ale jest trawa i są rybki i chcemy wam to pokazać, jest super. Więc zapraszamy was, idziemy sobie tam mostkiem, żeby nie śmignąć po kamieniach, bo jest prościej. To już sobie Kasia też, mamy dziurę w kolanie. No Kasia też w łydce. Także lecimy tam i zobaczymy, co jest pod wodą. Dotarliśmy na Orange Bay. Widzicie, ile tu jest statków. Jest tu bardzo dużo ludzi. Są takie dwa fajne spoty do zdjęć, ale jest tam tłum, więc nie będziemy tam szli, dlatego że mamy takie huśtawki pod hotelem. Tak wygląda wysepka. No jest imponująca. Przepływaliśmy koło jeszcze jednej, ale no tamto w porównaniu do tej to była taka bieda, że aż piszczało. Fajnie, bo jest piasek w wodzie, więc przyjemnie się idzie. Bardzo długo jest płytko, więc można się rozejść. I mimo, że jest dużo ludzi, to wcale nie jest tak gęsto. A ja idę do naszej ekipy. Bardzo fajna jest ta konstrukcja. Za mną ciekawe, jaki jest widok z góry. To może pójdziemy potem. Ogólnie powiem wam, że wycieczka bardzo spoko. No trochę tu płynęliśmy. Kosztuje to wszystko $25 za osobę. Jesteśmy jakieś 1,5 godziny na tej wyspie. Potem będziemy wracać. Na statku będzie chyba obiad. I będą dwa przystanki na snurkowanie. Także naprawdę bardzo fajnie. No ale ten czas szybko mija. Dopiero co tu przyszliśmy, a tak naprawdę połowa czasu już minęła. Andrzejku, gdzie przyszliśmy? Na górę, dlatego jesteśmy zadyszani. Tutaj są też po prostu miejsca, żeby usiąść. Bardzo fajnie ta konstrukcja wygląda. Tak wygląda po moście. Boże, ile tu jest tych statków. To jest niesamowite. A tak wygląda ta część, w której są właśnie te boksy do siedzenia. Uroczo to wygląda. Powiem wam, że tanio już było. Taki koktajl owocowy, pan to nazwał Bura Bura. To jest, co Bora to jest? Bora. Bora Bora, a przepraszam. Ale on tak mówił, no. Ale mówił Bura Bura, no i co takiego to było? Mango, truskawka? Melon, banan. Melon, banan, jakoś tak? Zobaczymy, czy będzie smaczne. Generalnie takie koktajle ze świeżych owoców u nas w hotelu kosztują 2 dolce, tutaj 6. Więc troszkę drożej. No, ale słuchajcie, wakacje mamy. Trzeba korzystać. Andrzeju, pierwszy tasting. Jak będzie niedobre, to wracamy. To przypał. To powiemy, że okłamał. Najbardziej chyba czuć truskawkę. Dobre, bo zimne. Byłoby super, gdyby tam ta ławeczka była wolna, ale no nie jest, żyćko. Andrzej, kupiciu? Powiem wam, że fajnie, bo tam jest tłum ludzi, a tutaj jest pusto i jak widzicie, ludzie sobie tutaj przychodzą, żeby porobić zdjęcia.
Fajnie, bo nie ma, wiecie, innych ludzi w kadrze, więc zaraz też to wykorzystamy. Bo słuchajcie, nasz czas na wyspie dobiega końca, jeszcze tylko 13 minut i wracamy na statek. Paciaka do wody, bo pan tak wyhamowuje nasze dupki.